Tomasz Słodki, witam Was bardzo serdecznie. Dziś dwa słowa o montażu. Wiele osób uważa, że montaż jest problematyczny i składa się z wielu, wielu elementów, ale tak naprawdę do prostego wideo na Facebooka, YouTube'a czy Instagram wystarczy tylko kilka elementów i pomysłów na to, żeby wideo wyglądało naprawdę ładnie. Ale co nam jest do tego potrzebne? No na pewno jest nam potrzebna czołówka, dlatego że czołówka powoduje, że wideo wygląda bardzo dynamicznie. Na pewno przyda nam się podkład muzyczny, bo podkład powoduje, że możemy zacząć opowiadać historię. Wyobraźcie sobie, że wasze wideo staje się nowoczesne i piękne i zaczynacie przekazywać klientom dużo informacji, których normalnie byście nie przekazali, bo jeden obraz jest wart 1000 słów. Ale stop. Zaczekajmy. Najważniejsze w wideo jest to, żeby je dobrze zmontować. Możemy do tego użyć nie tylko muzyki, podpisu na przykład na dole, żeby każdy wiedział, jak się nazywam, ale także elementów składających się z tak zwanych przebitek. Przebitki to obrazki, które wchodzą w trakcie naszego wideo. I na przykład, kiedy będę Wam opowiadał o tym, że jeśli zdecydujecie się na wzięcie udziału w moich webinariach i kupicie ode mnie książkę do dzieła, to wtedy bezpłatnie otrzymacie dostęp do świetnego szkolenia o takim samym tytule, które odbyło się w sali Kina Illusion w Warszawie. Tam m.in. Michał Olszański mówił o tym, dlaczego warto prezentować się przed kamerą profesjonalnie. Była też Anna Plaszczyk, która jest dziennikarką telewizyjną i opowiadała o tym, co może być nie tak z naszym nagraniem. Była i wizażystka, i ćwiczenia, i to wszystko w kilku godzinach jest dostępne dla Was, jeśli tylko zdecydujecie się na kupno tej książki. I jeszcze do tego dorzucę Wam magazyn Multiferencje, bo oczywiście zależy mi na tym, żebyście poznali tajniki produkcji wideo. W magazynie Multiferencje napisałem m.in. o tym, jak montować filmy, porozmawiałem z ekspertami, m.in. z Jerzym Buzkiem, zebrałem to wszystko na temat webinariów i transmisji online w internecie. Książka to i 7 webinariów o montażu, w którym pokażę Wam od początku do końca, jak składać filmy, jak ustawiać program do montażu. Otrzymacie ode mnie także gotowe szablony do ściągnięcia na Wasz komputer. Pobierzecie, odpalicie i od razu macie ustawienia 4K, HD, pod relację w pionie, w kwadracie na Facebooka. No generalnie wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do social mediów, w jednym projekcie od razu bez ustawiania. Zaoszczędzicie mnóstwo czasu. Nauczę Was tego, jak montować szablonowo, żeby krótkie wideo montować w kilka minut, a nie godzinami. Nauczę Was także tego w tym naszym spotkaniu, jak składać obrazki, które obrazki z jakimi się lubią, które wyglądają ładnie. Będzie dużo fragmentów moich różnych szkoleń, które do tej pory poprowadziłem na temat właśnie montażu wideo oraz mnóstwo konkretnych przykładów. Webinaria trwają, przez pierwszą godzinę jest edukacja, przez drugą godzinę są pytania i odpowiedzi, czyli 2 godziny. Zapraszam Was serdecznie, bo pamiętajcie, przez wideo jesteśmy w stanie sprzedawać bardzo dużo, a teraz są takie czasy, w których tak naprawdę cały nasz biznes musimy przenieść do internetu. I to, jak się zaprezentujemy, czy będziemy profesjonalni, czy będziemy nowocześni, czy będziemy się umieli przedstawić w ładny sposób, to później klienci wybiorą. Wiadomo, że wolą kupować od kogoś, kto produkuje ładne treści. Zobaczcie zdjęcie. Jeśli zrobicie zdjęcie, które będzie brzydkie, źle sformatowane, źle obrobione i wrzucicie je do internetu, to ono będzie dużo mniej skutecznie sprzedawało niż zdjęcie, które będzie obrobione, będzie ładnie zrobione, z ładnym światłem itd., itd. W związku z tym z wideo jest tak samo. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeśli jesteście zainteresowani kupnem tej książki, do tego magazyn Multiferencje i szkolenia, dajcie znać, a w najbliższym czasie będę Wam opowiadał o kolejnych tipach związanych właśnie z montażem.